Witamy wszystkich bardzo serdecznie we wrześniowym wydaniu Wiadomości z Dwójki. Program prowadzi Klaudia Mitura. Zapraszam! Dziś w programie 18. wakacyjny turniej dzikich drużyn, rozpoczęcie roku szkolnego 2016-2017, wycieczka do Warszawy, 16. Marsz po zdrowie, spotkanie z historią, strefa kibica w gimnazjum nr 2, gimnazjaliści dwójki na 13. Lubelskim Festiwalu Nauki w Lublinie, Europejski Dzień Języków, spotkanie z policjantem, sprzątanie świata, warsztaty kreowanie wizerunku w mediach społecznościowych. Zapraszamy! Koniec wakacji to czas, kiedy gimnazjum nr 2 w Lubartowie już po raz 18 zorganizowało wakacyjny turniej dzikich drużyn w piłkę nożną. Turniej objęty został honorowym patronatem burmistrza miasta Lubartów. W imprezie, która odbyła się w dniach 22-23 sierpnia, udział wzięło 12 zespołów. Około 100 chłopców ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z Lubartowa i okolic. Turniej rozgrywany został w dwóch kategoriach wiekowych. Rocznik 2001-2003 gimnazjum oraz rocznik 2004 i młodszy, szkoła podstawowa. W roczniku 2001-2003 zgłosiło się 8 zespołów, natomiast w roczniku 2004 i młodszy wystartowało 4 drużyny. W obu kategoriach wiekowych mecze rozgrywane były systemem każdy z każdym, przy czym w kategorii młodszej odbywały się również rewanże. Czas trwania każdego pojedynku wynosił 12 minut. W kategorii wiekowej 2001-2003 pierwsze miejsce zajął zespół FC Perełki, drugie miejsce zajął zespół SP4 Bank, a trzecie miejsce zespół STPM. W tej kategorii wiekowej królem strzelców został Kasper Ziemski, FC Perełki, który zdobył 14 bramek. Najlepszym bramkarzem został Michał Wasilewski, STPM, a najlepszym zawodnikiem turnieju został Łukasz Wójcik, CWKS Kraciskowo. W roczniku 2004 i młodsi pierwsze miejsce zajął zespół Orlik Biały, drugie miejsce zajął FC Mosir, a trzecie miejsce zajął Orlik Czerwony. W tej kategorii wiekowej królem strzelców został Michał Budzyński, Orlik Biały, który zdobył 7 bramek. Najlepszym bramkarzem został Patryk Duda, Orlik Biały, a najlepszym zawodnikiem turnieju został Kasper Błaszczak, Orlik Biały. Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju otrzymały piłki nożne oraz dyplomy, a trzy pierwsze zespoły w każdej kategorii wiekowej nagrodzono także pucharami. Upominki otrzymali również najlepsi strzelcy, bramkarze i zawodnicy z turnieju. Nagrody wręczył dyrektor gimnazjum nr 2 w Lubartowie, pan Sławomir Zunek. Zawody sędziowali Piotr Lewin i Wojciech Podsiadło, a pieczę nad prawidłowym przebiegiem turnieju sprawowali pan Arkadiusz Smolarz i pan Daniel Cieśla. 1 września o godzinie 9 na placu szkolnym naszego gimnazjum odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016-2017. Pan dyrektor Sławomir Zdunek dokonał uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego. Pan Radosław Szumiec, wiceburmistrz miasta Lubartów i przewodnicząca Rady Rodziców pani Magdalena Monist-Czerwińska skierowali miłe słowa do uczniów i grona pedagogicznego. Szczególnie ciepło powitani zostali pierwszoklasiści, którzy rozpoczynają swą przygodę z nauką w murach naszej szkoły. Nie zabrakło również przypomnienia wydarzeń, które miały miejsce 77 lat temu. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć poległych podczas II wojny światowej. Po części oficjalnej uczniowie udali się do klas na spotkanie z wychowawcami, dyrekcji, gronu pedagogicznemu i wszystkim uczniom naszego gimnazjum. Życzymy samych sukcesów w nowym roku szkolnym 2016-2017. Początek września nie zawsze musi kojarzyć się z obowiązkami. Uczniowie na co dzień związani ze Spółdzielnią Uczniowską Karmelka oraz jej nowi członkowie z klas pierwszych 14 września wyruszyli do stolicy, by ten trudny okres oswajania się ze szkolną rutyną urozmaicić sobie niezwykle przyjemną wyprawą do Warszawy. Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania Stadionu Narodowego. Pani przewodnik zabrała nas do miejsc, do których kibice na ogół nie mają dostępu, między innymi szatnia naszej reprezentacji narodowej, gdzie wyeksponowano koszulki gwiazd futbolu. Główną atrakcją całej wyprawy był udział w nagraniu popularnego programu rozrywkowego The Voice of Poland, czyli zobaczenie i usłyszenie utalentowanych solistów z całej Polski w występach na żywo. Grupa uczniów z gimnazjum nr 2 szybko poczuła szczególną atmosferę na planie i dała się ponieść emocjom. Miło było obserwować pracę członków ekipy na planie, operatorów kamer, świateł, reżysera, prowadzących czy muzyków oraz przyglądać się z bliska takim artystom jak Natalia Kukulska, Maria Sadowska, Andrzej Piaseczny czy Thompson i Baron. 16 września w gimnazjum nr 2 w Lubartowie odbyła się impreza promująca zdrowy i aktywny tryb życia Marsz po zdrowie. W 16 Marszu po zdrowie wzięło udział 210 uczniów z klas 1-3 naszego gimnazjum. Pod opieką wychowawców pokonali oni 7-kilometrową trasę marszu,
która wiodła wschodnią stroną naszego miasta, a swój start i metę miała w naszej szkole. Podczas marszu uczniowie rozwiązywali zadania z dziedziny sportu, zdrowego odżywiania, ekologii i geografii regionu. Po powrocie reprezentacje klasowe, składające się z 8 uczniów, wzięły udział w konkurencjach sprawnościowych. Między innymi bieg z przekazaniem pałeczki sztafetowej, przenoszenie piłek lekarskich z ringo do ringo, bieg ze skakanką, przechodzenie przez koła hula hop czy przyciąganie liny. W sportowych potyczkach najlepsza okazała się klasa 3C. Po wzmożonym wysiłku intelektualnym i fizycznym przyszedł czas na poczęstunek. Na uczestników marszu czekają kiełbaski z grilla, bułeczki i woda mineralna. W klasyfikacji generalnej 16 Marszu Pozdrowie w kategorii klas pierwszych zwyciężyła klasa 1C. Wśród klas drugich najlepsza okazała się klasa 2A. Natomiast w klasach trzecich oraz w kategorii Open bezkonkurencyjna okazała się klasa 3C. Wszystkie klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy w kategorii Open dodatkowo puchar przechodni 16 Marszu Pozdrowie oraz kosz pełen owoców. Nagrody wręczał dyrektor gimnazjum nr 2 w Lubartowie, pan Sławomir Dunek. Na zakończenie imprezy odbył się mini turniej piłki nożnej pomiędzy reprezentacjami klas pierwszych, drugich i trzecich. Wszystkie mecze były niezwykle zacięte, a walka o zwycięstwo w każdym spotkaniu trwała do ostatnich minut. Najlepsza okazała się reprezentacja klas drugich, która wygrała oba swoje pojedynki. 19 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Adama Mickiewicza w Lubartowie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy upamiętniającej 77. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Młodzież z naszego gimnazjum miała przyjemność uczestniczyć w tej uroczystości w charakterze gości i artystów. Wystawa przygotowana przez pracowników biblioteki nosi tytuł 17 września 1939 – Cios ze wschodu i gromadzi liczne dokumenty, fotografie, zbiory literatury oraz inne źródła przybliżające wydarzenia sprzed kilkudziesięciu lat. Nastrój zadumy i refleksji wprowadzili zgromadzonych gości uczniowie gimnazjum nr 2 imienia Henryka Sienkiewicza w Lubartowie, którzy przygotowali na tę okazję zestaw pieśni i utworów lirycznych o treści patriotycznej. Utwór Jacka Kaczmarskiego, Ballada wrześniowa, zaprezentowali Małgorzata Chruścik i Mateusz Snopkowski. Interpretacja wiersza Krzysztofa Baczyńskiego, Elegia o chłopcu polskim, wykonana przez Alicję Kusyk, zabrzmiała melancholijnie i wzruszająco. Alicja Topyła odsłoniła ważne przesłanie ukryte w wierszu Wisławy Szymborskiej, Gawęda o miłości ziemi ojczystej, które na długo zapada w pamięć. Wśród pieśni, jakie można było usłyszeć, znalazły się Biały Krzyż, wykonany przez Aleksandrę Lato, Białe Róże w interpretacji Anny Aptyki oraz pieśni Katyńskie Łzy, zaśpiewana w duecie przez Aleksandrę Lato i Klaudię Miturę. 20 września klasa 2C uczestniczyła w 13. edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki. Jest to cykl projektów popularyzujących naukę przygotowywanych przez Uczelnię Województwa Lubelskiego. Klasa 2C wraz z wychowawczynią brała udział w warsztatach językowych zorganizowanych przez Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Wykładowcy pokazali, jak w prosty, zabawny i ciekawy sposób można uczyć się języka angielskiego i niemieckiego. Dodatkowo klasa miała okazję wziąć udział w dwóch pokazach zorganizowanych przez Wydział Chemii UMCS. Niektóre eksperymenty mogli przeprowadzić uczniowie pod czujnym okiem naukowców. Zaskoczeniem dla wielu osób były fakty i ciekawostki o trujących roślinach w naszym najbliższym otoczeniu. Festiwal Nauki to okazja spotkania ze światem, którego na co dzień nie znamy, i możliwość uczestnictwa w wielkiej przygodzie, jaką jest nauka. 26 września corocznie od 2001 roku obchodzony jest Europejski Dzień Języków. Wydarzenie to zainicjowała Rada Europy, aby zwrócić uwagę mieszkańców Unii Europejskiej na językową różnorodność Europy i propagować uczenie się języków obcych. Nauka języków, choć czasem żmudna i wymagająca poświęcenia czasu, to nie tylko zapamiętywanie słówek i reguł gramatycznych. Dużo bardziej interesujące są językowe i kulturowe ciekawostki, o czym uczniowie gimnazjum nr 2 mogli przekonać się osobiście, biorąc udział w szkolnym święcie języków. Niezwykłe ciekawostki kusiły na wiele sposobów. Najdłuższe i najkrótsze słowa, słowa o różnych znaczeniach lub czytane od końca tak samo jak od początku, zdanie zawierające wszystkie 26 liter alfabetu, to tylko niektóre z nich. Słodką ciekawostką językową można było się także poczęstować. Uczniowie klasy 2B pod opieką nauczycieli języków obcych przedstawili dla wszystkich chętnych językowe konkursy i quizy. Każdy uczeń mógł sprawdzić swoją wiedzę z angielskiego i niemieckiego oraz zmierzyć się z zadaniami ogólnojęzykowymi. Zwyciężczynią szkolnych potyczek językowych i zdobywczynią tytułu młodego poligloty została Julia Put z klasy 2A.
Motywacją do nauki były dla wszystkich hasła zgłoszone do konkursu promującego naukę języków. Uczestnicy konkursu wykazali się wielką pomysłowością, za co zostali nagrodzeni nie tylko językowymi gadżetami. Pierwsza nagroda przypadła w udziale Joannie Szczygieł z klasy 1A, która przekonywała, że bez Anglika połowa świata znika. Wszystkie hasła, wybrane ciekawostki oraz informacje na temat obchodów Europejskiego Dnia Języków zamieszczone są na dwóch wystawach w naszej szkole. W ramach działań profilaktycznych prowadzonych przez pedagoga szkolnego w naszej szkole odbyły się spotkania z policjantem. 23 września uczniowie klas pierwszych naszego gimnazjum uczestniczyli w specjalnych lekcjach poświęconych różnym przejawom demoralizacji wśród młodzieży oraz ich odpowiedzialności karnej. Z tą ważną tematyką zapoznał uczniów specjalista do spraw nieletnich z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie, starszy aspirant pan Grzegorz Mazuś. Uczniowie mieli okazję zdobyć wiedzę z zakresu prawa na temat pojęć, wykroczenia i przestępstwa. Dowiedzieli się o konsekwencjach wynikających z popełnienia różnych czynów karalnych przez nieletnich. Niemniej ważnym tematem poruszonym przez pana policjanta był zaprezentowany film o coraz powszechniejszym zjawisku wśród młodzieży, jakim jest cyberprzemoc. Podczas spotkania pan aspirant udzielał odpowiedzi na pytania uczniów i wyjaśnił wszelkie ich wątpliwości. Powoli tradycją w gimnazjum nr 2 staje się wspólne oglądanie i kibicowanie podczas ważnych wydarzeń sportowych. Po eliminacjach Mistrzostw Europy 2016 w piłce nożnej i Mistrzostwach Europy w piłce ręcznej przyszedł czas na piłkarską Ligę Mistrzów. We wtorek, 27 września, grupa 405 gimnazjalistów wraz z opiekunami samorządu uczniowskiego zebrała się w szkole. Wspólnie obejrzeć mecz Sporting Lizbona - Legia Warszawa. Tuż przed meczem gimnazjaliści typowali wynik meczu. Prawnie wynik wytypowała 3 gimnazjalistów, którzy w nagrodę otrzymali słodki upominek od samorządu uczniowskiego. Słodkich upominków nie zabrakło również dla tych uczniów, którzy w przerwie meczu wzięli udział w konkursie strzałów do bramki i oczywiście pokonali bramkarza. W strefie kibica gimnazjum nr 2 można było poczuć stadionowy gwar. Przez oglądanie meczów w naszym gimnazjum nie tylko bierne wpatrywanie się w ekran telewizora, ale również wspólne spędzanie czasu po lekcjach, rozmowy, gry i zabawy. Co roku we wrześniu uczniowie naszego gimnazjum włączają się w ekologiczną akcję Sprzątanie Świata. W naszym kraju akcja ta organizowana po raz 23 przebiegała pod hasłem Podaj dalej, drugie życie odpadów. Uczniowie klasy 3A sprzątali tereny za parkiem miejskim wzdłuż Alei Topolowej do Doliny Wieprza. Worki i rękawice zapewnił uczestnikom akcji Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej, który koordynował te ekologiczne działania. Zebrano różnego rodzaju odpady. Były to szklane i plastikowe butelki, folia, papier, metalowe puszki i różnego rodzaju opakowania. Uczniowie zbierali to, co bezmyślnie wyrzucili tam inni, ze świadomością, że robią coś dobrego dla naszego miasta. W czwartek, 29 września, grupa gimnazjalistów dwójki uczestniczyła w spotkaniu z panią Lidią Jarską, pracownikiem naukowym Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS. Spotkanie odbyło się pod tytułem Kreowanie wizerunku w mediach społecznościowych. W pierwszej części spotkania uczniowie gimnazjum nr 2 dowiedzieli się, czym są media społecznościowe, jak funkcjonują i jaką pełnią rolę. Dalszą część spotkania to informacje na temat marketingu społecznościowego, czyli jak wykreować wizerunek w mediach, jak skutecznie tworzyć i zarządzać wizerunkiem w internecie. Druga część spotkania to praktyczne porady, jak skutecznie dokonać autokreacji na blogu, Facebooku czy Twitterze. Młodzież mogła poznać również inne, mniej popularne media społecznościowe jak Dys, LinkedIn, Profeo. Spotkanie z panią Lidią Jarską było doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy na temat mediów społecznościowych, które tworzone są głównie przez społeczność internautów. Na tym kończymy wrześniowe wydanie wiadomości z dwójki. Więcej informacji na temat naszej szkoły znajdziecie na naszej stronie internetowej www.gm2lubartów.pl. Zapraszamy również do oglądania naszego kanału YouTube GM2TV. Do zobaczenia w przyszłym miesiącu.